realpolish.pl. Your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. Słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was na nowy podcast. Chciałbym opowiedzieć wam nową historię, nową ciekawą historię, żebyście chętnie słuchali po polsku, żebyście jak najwięcej słuchali po polsku, żeby to was bawiło, żeby was to cieszyło, żeby nauka języka polskiego nie była dla was nudna. Oczywiście zawsze, kiedy nagrywam, mój pies musi skrobać w podłogę. Przepraszam was za to, ale tam z tyłu za mną jest teraz Joby, mój pies, który skrobie w podłogę. Zawsze wtedy, kiedy robię nagranie. Albo chrapie. Też tak się zdarza. Często w podcastach możecie usłyszeć chrapanie mojego psa, ponieważ on musi być zawsze tam, gdzie ja jestem. Zatem zapraszam was na ciekawą historię o panu Tan. O panu Tan. O człowieku, który wymawiał tylko słowo Tan. Mówił tan, 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 tan. Bo nie potrafił powiedzieć nic więcej. Wszystko rozumiał, wszystko wiedział, co się wokół niego dzieje, ale w pewnym momencie swojego życia przestał mówić i mówił tylko tan, 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 tan. Dlatego został nazwany panem Tan. Bardzo ciekawa historia o uszkodzonym mózgu, o tym, co wydarzyło się i dlaczego ten człowiek nie mógł mówić, właśnie opowiadam w tym podcaście. My uczymy się języków, więc myślę, że to jest coś bardzo ciekawego dowiedzieć się, jak to jest, że człowiek może mówić, jaka część mózgu odpowiada za to, że my rozumiemy, za to, że my możemy mówić. Okazuje się, że rozumienie i mówienie to są dwie różne rzeczy. I my to obserwujemy przecież jako osoby, które uczą się języka, prawda? Najpierw dużo rozumiemy. Możemy zrozumieć niedużo. Najpierw rozumiemy nic, nie rozumiemy. Potem rozumiemy trochę, potem więcej. Ale w każdym razie najpierw rozumiemy, a później dopiero zaczynamy mówić, prawda? I właśnie o tych sprawach będę opowiadał w tym podcaście. Myślę, że to jest ciekawe. Może się tak zdarzyć, niestety, że osoby, my, ludzie, którzy kiedyś mogliśmy normalnie porozumiewać się z innymi, nagle w wyniku jakiegoś wypadku, w wyniku udaru mózgu na przykład, okazuje się, że jesteśmy pozbawieni tej możliwości, rozumiemy wszystko, wiemy, co się dzieje wokół nas, a sami nie możemy mówić. Taki problem nazywa się afazją i również będę o tym mówił w tym podcaście. Myślę, że to są ciekawe sprawy. Mam nadzieję, że was to zainteresuje i że z przyjemnością posłuchacie tego odcinka podcastu. Podcastu, który robię dla was z myślą o tym, żeby dać wam rzeczy, które są interesujące, które są dla was zrozumiałe jednocześnie i dzięki temu będziecie mogli podnieść swój poziom języka polskiego. Jeśli słuchamy rzeczy, które nas interesują, które są również dla nas zrozumiałe, to uczymy się w naturalny sposób, uczymy się słownictwa, uczymy się również gramatyki. W każdym zdaniu jest również gramatyka, więc nie potrzeba
zupełnie uczyć się tabel słów, nie potrzeba się uczyć zasad gramatycznych, bo to wszystko jest w każdym opowiadaniu, którego słuchacie, w każdej rozmowie, której słuchacie, w każdym filmie, który oglądacie. Tam już są słowa, tam już jest gramatyka. Nie trzeba tego uczyć się osobno. To wszystko jest możliwe do nauczenia się po prostu z kontekstu. Nie ma żadnego problemu. Możemy my, dorośli, również uczyć się tak samo, jak uczą się dzieci. Dzieci nie uczą się żadnych list słów, nie powtarzają słów, nie zapisują ich na kartkach, nie wpisują do różnych programów, nie uczą się gramatyki, nie uczą się zasad gramatycznych, tylko po prostu słuchają tego, co inni mówią, i powoli, powoli uczą się języka. I tak samo my, dorośli, możemy zrobić. Jeśli będziecie słuchać dużo po polsku, będziecie czytać dużo po polsku, to na pewno zaczniecie w końcu mówić po polsku. Zapewniam was. Zatem zachęcam was do posłuchania tego odcinka podcastu, którego bohaterem jest pan Tan. Zapraszam was bardzo serdecznie na stronę RePolish. Tam znajdziecie nie tylko podcast, znajdziecie również więcej różnych materiałów. Zachęcam was do skorzystania z mojej strony. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, piszcie do mnie, a ja wyślę do was próbki moich kursów. Nie ma problemu. Wpiszcie w takim małym okienku, gdzie można wysłać do mnie wiadomość z mojej strony. Wpiszcie po prostu swój adres e-mail, napiszcie, że chcielibyście dostać próbki, i ja dostanę tę wiadomość z waszym adresem e-mail i będę mógł wysłać wam próbki. Spróbujecie, co wam pasuje, i wtedy będziecie mogli jeszcze więcej moich materiałów mieć do skorzystania, i myślę, że to pomoże wam w nauce języka polskiego. A teraz zapraszam was na nowy odcinek podcastu o panu Tan. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.